są kolorowe, nietuzinkowe, wymagały ogromu pracy, a także kreatywności. Jednak przede wszystkim nawiązują do tradycji nadchodzących świąt. W kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Mławie wybrano najpiękniejsze palmy wielkanocne. Konkurs pierwszy raz odbył się w 2007 roku. Wówczas zgłoszono do niego 6 palm. W tym roku w konkursie oceniano aż 40. Mamy już 12. edycję tego konkursu. Z roku na rok cieszy się coraz bardziej chyba popularnością wśród mieszkańców nie tylko Mławy, ale także powiatu mławskiego. Dodam, że w tamtym roku mieliśmy nawet palmy z Płocka. W konkursie na Wielkanocną Palmę wzięły udział zarówno całe rodziny, jak i osoby indywidualne. Zaprezentowano także palmy wykonane przez szkoły, zgromadzenia oraz grupy przyparafialne. Każda praca konkursowa była wyjątkowa. Przede wszystkim dominuje tutaj bukszpan, dominuje tutaj bibuła, krępina, różne zboża. No i oczywiście są też kategorie. Jest kategoria indywidualna, jest kategoria rodzina, organizacje, grupy. Jak co roku, zawsze w niedzielę palmową, po mszy świętej o godzinie 12, następuje rozstrzygnięcie tego konkursu. Laureaci konkursu otrzymali upominki rzeczowe. Na koniec nagrodę niespodziankę, rower górski, wylosował gospodarz konkursu, ksiądz proboszcz Kazimierz Ziółkowski. Rower trafił do jednej z mławskich rodzin. Przed nami 13. edycja. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej tych palm, no i coraz więcej tych nagród. Cieszymy się, że mieszkańcy Mławy podjęli taką inicjatywę i powiatu mławskiego, że właśnie wspólne spędzanie tego czasu, oderwanie się jak gdyby też od telefonów komórkowych, od telewizji, takie wspólne spędzenie tych chwil porozmawiania ze sobą, może powspominania, może też poznanie tych tradycji od babci, dziadków, którzy kiedyś właśnie robili te palmy w swoich domach, nie mając ani telewizji, ani telefonu komórkowego. Organizatorami konkursu na Mławską Palmę Wielkanocną były Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka oraz parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Honorowy patronat nad konkursem objęli dziekan dekanatu mławskiego zachodniego, burmistrz miasta Mława oraz starosta mławski.